Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części Stalkera. Troszkę, że tak powiem, pominąłem mały aspekt podróży, bo jesteśmy już dokładnie tutaj. I niestety strzelamy się z monolitem i jest tutaj bardzo, bardzo mocno napromieniowany teren, ale to bardzo mocno. No widzicie właśnie. Muszę tu kombinować, przechodzić jakoś boczkiem i zbierać od razu te rady, bo tu jest tragedia, tu jest Mordor. Próbujemy się tam dostać, mam nadzieję, że się nam to uda i będziemy mieli w miarę normalny powrót stamtąd. Ponieważ monolit po pierwsze strzela celnie, po drugie jest ich dużo, a po trzecie jest tutaj naprawdę hardkorowo. Są tu. Oni są tu i mamy trupa, do którego ja jeszcze nie strzelałem. Widziałem go tam. Jeszcze jeden. To promieniowanie jest bardzo mocno niesprzyjające. Ale jakoś trzeba sobie z tym radzić. O, jeszcze jeden. Gdzie on był? Powiedzmy, że no... ci, którzy nie są jakoś mocno opancerzeni, że tak powiem, dobrze schodzą na strzały, ale wierzę, że jak jest ich więcej albo są bliżej, jak na przykład kolega tutaj, który się właśnie skrada za samochodem, to może być nieprzyjemnie. Ja się ubrałem w kombinezonik, pancerz PSZ-9D, który znalazłem już tutaj, także dla tych, którzy tam gdzieś są fanatykami patrzenia na to, co mam w ekwipunku, to proszę bardzo. Dobrze, ten snajper nie umie strzelać. Ja niestety też nie. Koledzy, uspokójcie się. To, że zabiłem już was tutaj naprawdę dużo, nie znaczy, że wszyscy macie zginąć. Oczywiście, jak chcecie, no ja wam nie bronię. Myślałem, że jesteście bardziej rozważni. Tu coś łazi, ja coś słyszę. No nic, idziemy dzielnie do Anten. Śmiesznie umierają, wierzgają muszkami. Żegnaj. 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 No i żegnaj. Dobra. Ale jeszcze ich słyszę. Nie chciałbym zacząć ich lutować. Jeszcze ich słyszę, ale jednak docisk pod kątem braku amunicji, powolnego już. Bo umówmy się, 200 sztuk, to co to jest? To się wypsztykuje bardzo, bardzo szybko, zwłaszcza w stresie. Powolutku zbliżamy się, słuchajcie, do wejścia. Fuck, no trudno. A mi dobrze by było, żeby tak było. Będę musiał przełączyć na jakiś inny karabin w sumie. What the fuck? What the fuck? Zaczynają się dziwne rzeczy robić. Ale tam jest naprawdę nieprzyjemnie, podoba mi się, jest klimat. Jest klimat, proszę państwa. Jest klimat, wchodzimy do bunkra. Bunkier sterowniczy. Najgorsze to, że nie będę w pewnym momencie pewnie wiedział, co jest co. Zamiast współpracować, to będę się strzelał z tymi dzbanami. No i mamy wejście do bunkra przy okazji.
Udało nam się odkryć snork. Fajnie, fajnie. Tu są tak pieniężne typki. Creepy. Creepy mocno. Dobrze, szybki sejwik i wjeżdżamy do środka. Wow! Tego pana się tutaj kompletnie nie spodziewałem. To było straszne. Każdy kącik trzeba będzie sprawdzać. Aj, mimo Rena. Ole mi zjadł chapsy. Oni z bliska. Tragedia. Okej. Spotkamy tutaj na pewno parę ciekawych rzeczy i na pewno gdzieś coś chciał będzie nas zabić i tak dalej. Także niewiele myśląc, musimy wyłączyć mózgozwęglacz. A bardzo zależy mi na tym, żebyście zrobili to ze mną. Jak mam z tyłu głowy, że gdzieś tam jesteście, to mi lepiej. Dobre. Dobra, idźmy w Explore na razie. Jak wygląda ten mózgozwęglacz? Ja kompletnie nie pamiętam Stalkera. Nawet nie wiem, czy dotarłem do tego momentu. Okej, zamek szyfrowy. No to będą jaja. Gdzie trzeba znaleźć kod pewnie do zamka szyfrowego. A ja już coś słyszę. Dobre? Dobre? Przepraszam, przechodzę. Siemanko. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobrze. Po wszystkim. Wyniosę coś z tego laboratorium, z tego bunkra, to znaczy, że jest moje, prawda? To na pewno muszą być bardzo pieniężne rzeczy, ze względu na to, że nikogo tutaj z reguły nie ma. Nikt się nie panoszy tutaj solo. Niektórzy sobie robią wyzwania, przejście gry na przykład tylko na jednym życiu. Są w ogóle takie poziomy trudności, to jest ciekawe. Że faktycznie niektórzy odpierdalają takie rzeczy. What was that? Dobry. Nie chcę, już mam jedną pijawko podobną rzecz. Także wracając do śmierci od... znaczy usunięcia save'a z gry. Zresztą TVGry.pl zrobiło ten fajny materiał. Gdzie mam iść? Jak ja mam iść? Gdzie ja jestem? Bardzo nie podoba mi się korytarz. Bardzo mi się nie podoba. Z prawej coś słyszę. O, chybione. Czyli z lewej. Nie, to jakieś barachło się przy... Okej. Jest tego więcej. Gdzieś tam. Halo. Wszedłem po kod. Gdzie jesteś? No i co? Żeby wyłączyć maszynę, wciśnij F. Proszę bardzo. Ta animacja.
To, czego pragniesz, jest tutaj, stalkerze. Chodź. A może ja nic nie pragnę? Pragnę skończyć tą grę, to jest jedyne moje pragnienie. Ale się wystraszyłem. Oh boy. Dobra, jednak z KM-ikiem trzeba tu spacerować. Oh. Ale granatami go wypłoszyłem. W ich miejscach się kitrają, że... Każdy corner trzeba było sprawdzić. Jak mnie zmiótł z planszy? Łatwo. No nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Przyda się. Może go opchnę. Naukowcom bym go opchnął, bo naukowcy biorą 100% ceny. To było też spoko, nie? Co wy na to? Baza tu 056. Brak promieniowania potwierdzony. Nie wykryto większych grup wroga. Odyniec wylądował w rejonie anten w celach rozpoznawczych. Czekam na dalsze instrukcje. Odbiór. 065 tu baza. Wracaj. Odyniec, zgłoś się. Baza, tu Odyniec. Nieznaczny opór. Ktoś nas uprzedził. Odyniec, wdrożyć procedurę kwarantanny w rejonie anten. Łamiących zakaz likwidować bez ostrzeżenia. Baza, przyjąłem. Boże no, come on. Okej, słuchajcie. To było na tyle w dzisiejszym materiale. Jesteśmy aktualnie w czerwonym lesie, a musimy się dostać do elektrowni jądrowej. Obawiam się, że przejście przez Prypeć też nie będzie łatwe, a będziemy musieli to zrobić. Także... Nie wiem, czy nie wrócę się do dziczy... I nie opchnę... paru rzeczy, które ze sobą mam. Bo mogłoby być naprawdę szkoda, żeby chodzić z takim balastem. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Widzimy się już w następnym. A ja będę wracał bez odbioru.